Look, I don't know if I'm ready to fly solo. You gotta take the oath. I promise to do everything in my power to protect this city. Guys, I wanted to thank you, both of you. You need to lay low. Don't trust anybody, and don't take off that mask. This message is for Roxxon. The underground will stop it. They need you. A hero is just someone who doesn't give up. Your dad said that. He was right. Now it's your turn. Okay. Go be a hero, Miles. Cześć. Tutaj to ciekawa, to kolejny odcinek Spider-Man Miles Morales. Kontynuujemy naszą przygodę. Wiedziałem, że pracuję z Roxxon, ale żeby mnie... w laboratorium, kiedy ostatnio nas porwali. Wpakowałeś mnie w pułapkę. Dlaczego w ogóle cię posłuchała? Finnie! Można to jakoś wyjaśnić. Nie wiedziałem, że to się stanie. Po prostu daruj sobie. Idziemy. Otworzysz je? Ej, ustawmy mu już normalny kostium. Pokazałem wam, jak wygląda, ale jak już mówiłem, gramy naszym głównym kostiumem, tym. Choć mogę wam jeszcze pokazać ten w sumie kostium, bo to praktycznie... Dobra, obczajcie sobie ten kostium. Jasne. Ale... musimy tą... multiversum usunąć i dać coś innego. Jak to się... Chwila. To niech będzie. Kostium się tak nie zacinał. Jak otworzyłeś tamte drzwi? Powtórzysz to? A tu. Dobra, nie zauważyłem generatora. Musimy się dostać do dyspozytorni. Musimy przedostać się przez te rolety. Mam tu panel, ale potrzebuję zasilania. Spróbuję coś zrobić. Dostaniemy się jakoś. Musi być blisko. No hej. Ty jesteś generator? Proszę, jest prąd. Moment. Rolet nie ruszę, ale nie mogę sterować maszynami. Na przykład dźwigiem. Może się przydać. Rozejrzę się. Budują tu silniki do transporterów. Hej, dźwig jest teraz nad silnikiem. Nad silnikiem. Mam pomysł. Przesuniesz dźwig do linii produkcyjnej? Tak, oczywiście. Wiem, do czego zmierzasz. Okej, laser włączy silnik. Cholera, było spać. Mogę przekierować prąd. Nieźle! Sieci przewodzą prąd! Było zwarcie, ale działa. Potrzebujemy nowego źródła zasilania. Jeśli znajdę prąd, te węzły się przydadzą. To jak to zrobić? Dobra, już wiem. Skocz. Z pomocą tych węzłów i sieci mogę skierować prąd do lasera. No to nie wypali. Dobra. Teraz wypali. Gotowe. Nie było tematu. A oto i laser.
Silnik wybuchnie, jeśli go przeciążę. A wybuch pozwoli nam się pozbyć tych rolet. Dobra. Chodźmy. Już niedaleko. Tędy wyjdziemy. Daj mi prawie parę minut, a to otworzę. Chyba przejrzeli nasz plan. No wiesz, tu jest jedno wyjście. Dobra, zajmę się strażnikami, a ty otwórz drzwi. Dobra. Czekaj. Myślałeś o tym, żeby do mnie zadzwonić? Powiedzieć, że jesteś Spider-Manem? Po śmierci moich rodziców, Rick praktycznie stał się moim ojcem. Jednak nie brakowało mi brata, bo miałam ciebie. Finn, ja... Odgłosy, Teddy! Długo nie wytrzyma! Leć! Dam sobie radę, leć! Lecimy, lecimy. Co za dziadostwo? Ci goście ze światełkami na kaskach widzą sygnatury termiczne. Zobaczą cię, jak zrobisz się niewidzialny. Ciekawe, ile wydają na badania nad sposobami walki z nami. Prawdopodobnie miliony nieopodatkowanych dolarów. Zajmij się strażnikami, a ja przejmę system bezpieczeństwa. Wciąż mam dostęp do maszyn, jeśli trzeba coś przesunąć. Bierzemy ich po cichu. Wszystko gra? Tak, sieci trzymają drzwi, ale cała baza już o nas wie, więc uważaj. Jest tylko jedno wyjście z bazy. Muszą przejść te. Damy radę z tobą. Jesteś łatwiutki do pokonania. Co ty przeżyłeś? Jakim ciulem. Cześć, panowie. Namierzyliście. Wzywają skwadrę. Nic z anonimowości. Myślenie ma przyszłość. Słuchaj, wiem, że mi nie ufasz. Masz całkowitą rację. Jak mogę to zmienić? Przestań mnie okłamywać. Uwierz w końcu, że mój plan jest przemyślany. Nikt nie ucierpi, kiedy zniszczę plazmę. Nikt oprócz Rosji. A oni na to zasłużyli. Tylko obiecaj, że to ze mną obgadasz, dobra? Wysłucham cię. Naprawdę. Podjęłam już decyzję, Miles. Musisz się z tym pogodzić. To będę musiał cię powstrzymać. A ty się musisz z tym pogodzić. Macie rozkazy! Wydać Spidermana! Oddaj mi tę tarczę. Ta tarcza teraz... Ten.
Chodź tu. Brak odpowiedzi. Sprawdźcie, gdzie jest. Wyszłam. Będę w salonie na końcu linii produkcyjnej. Widzimy się. Hej. Idziesz? Chyba zamknęli drzwi. Poszukam innego wyjścia. Masz dowody? Bo nie wydaje mi się, żeby nasze słowo cokolwiek znaczyło. Coś wymyślimy. To chyba wyjście. Hej! Patrz, co mam. Dzięki. Znam to miejsce. To Lab Kriegera. Ma laboratorium? Bardziej na pokaz, ale tak. Rick pokazał mi raz zdjęcie. Lab Kriegera. Czekaj. No dobra. Są tu wszystkie aktualne dane o Nuformie. Raporty o toksyczności. O zagrożeniach. I wszędzie pojawia się Krieger. Czysty dowód. To by zniszczyło Roxxon. Takie rzeczy trzymają. O, ej. No hej, Rhino. Jak mój nowy kolor? Nic po twoich elektropacnięcia. Zmięciach? Elektropacnięcia. No, wykończę cię! Teraz to mnie rozśmieszyłeś, dzieciaku. Hej Finn, dziękuję za pomoc. Prosto w czołg. A masz te gnoje. Oberwiesz za to, co zrobiłeś w kościele. Dam ci dobrą śmierć. Dobrą śmierć? To chyba jego skora wersja komplementu. No hej, Rhino. Rhino w ogóle nie zareagował. Tego nie przeżyjecie! Nie, on wyładowuje moją energię. Gdzie jest Rhino? Wciąż cię widzę! Mnie widzisz? Po swoje, tak? Żadne wyzwanie! Nie wiem, co się stało i jak. Ale zginąłem. Finn w ogóle nie pomaga. Chwila. Lecimy. Próba numer dwa. Jesteś niczym, Rhino. Ale już wiem, o co z tym chodzi. Musisz wpaść na te czołgi. Oby to osłabiło mu zbroję. Rhino, chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Powalić tym kurwa!
Chodź tu. Opa. Bum. Zakończymy cię. Chodź tu. To nie było w planach. Bum. Dostaniesz po mordzie rajmy. Uwielbiam cię kleczać. Łatwiej idzie. Oddaj się rajmy. No nie, wyrwałeś mi z ręki silnik, debilu. Nie wierzę w to. Nie tym razem, Rajno. Zbroje Roxxon nie brał pod uwagę wybuchających silników? Musisz go unieszkodliwić! Raz na zawsze! Przecież go nie zabiję! Nie tak działamy! Dlatego przegram! Rzuć bym nie skończył bieg. Może jak naładuje silnik? Walka z Roxxon. No i XD, widzieliście to, widzieliście to. O Boże, rzuca czołgiem! Może jak naładuje silnik? Trzymać go przy ziemi! Silniki osłabią zbroję! Jak to, projektując zbroję, Roxxon nie brał pod uwagę wybuchających silników? O masz, dawaj. Dawaj, Miles. Musisz go unieszkodliwić. Raz na zawsze. Przecież go nie zabije. Nie tak działamy. I dlatego przegram. Nie, no nie, no. No idź po Rajno, Spider-Manie, głupi jesteś, Miles. Tylko kolekcję. A ty dajesz mi czas i wyczerpanie.
Kolejna. Widzicie tych ludzi? Ich broń? Nic nie powstrzyma, Rockson! Ja zamierzam ich powstrzymać! Na dobre! Win! Skup się! Już prawie go mamy! Win, tylko na mnie przeszkodź. No gdzie jest nasz jad? No Miles, nie tego atakujesz. Debil z ciebie, pituje. W końcu. Debil z ciebie, Miles. Wiesz, kogo masz atakować, a atakujesz nie tego. Teraz łatwo pójdzie. Wykończę cię, Rajno. Zasłużyłeś sobie na to od początku gry. Coś po tobie, Rajno. Niech po tobie, Rajno. Kończymy zabawę. Koniec, Rajno. To koniec. Czekaj. Tylko przypilnuj, żeby nic nie zrobił. Zaraz wracam. Dane Kriegera pogrążą Rockson. Bez zniszczeń. Krieger... Krieger powiedział mi, jak zginął twój brat. Przezabawne. Zamknij się. I powiedział, Debil, że to przez ciebie. Krieger zmodyfikował reaktor. Chciał mu dodać mocy, żeby zdążyć na czas. Jak Finn zrealizuje swój plan? O Boże... Harlem... Patrzyłeś, jak ginie... Cierpiąc... Nie! To twój koniec! Finn!
Jeszcze mi przywaliłaś. Przeszkodziłaś podobności! Zniszczyłeś mój las! Przez ciebie mnie porwano! Finn! Finn, reaktor! Zbliż się. A cię zabiję. Ale... jesteśmy rodziną. Już moja nie. Rodzina nie żyje. Genki, pomóż mi. Znajdę... Mogę nie możemy zmienić kostiumu. Jakieś antybiotyki. Dobra. Miles? Gdzieś ty? No i nie zmienimy kostiumu. Nie ten chciałem na finał. Co to za strój? Czas, żebym ci coś powiedział. Finn napadła na plazę. Więc to ty ją ścigałeś po całym mieście? Jako Spider-Man? Mogłeś zginąć? Nie mogę uwierzyć. Dlaczego mi nie powiedziałeś o tym wszystkim? Nasze rozmowy o bezpieczeństwie? Ale to... Żebyś się nie martwiła. Ten drugi Spider-Man wyjechał, a ja ciągle wszystko pogarszam i pogarszam. Jeszcze zawiodłem ciebie. Miles. Nigdy nie sprawisz w żaden sposób, cokolwiek zrobisz, że przestanę cię kochać. Nigdy. Dajesz mi siłę, Miles. To jest właśnie bohaterstwo. Bycie odważnym dla tych, których się kocha. Czyli mama poznała tajemnicę Milesa. I kimś, kto się nie poddaje. Dobrze zareagowała na tę wiadomość. Gloria ogarnie Fist, a Theo będzie z nami chodził po domach. Świetnie. Pora zacząć ewakuację. Będziesz na zewnątrz? Coraz bardziej przypominasz mi ojca. Uważaj na siebie. Dobrze. Hej, daję ludziom z Harlemu znać o ewakuacji, zanim przejdę się po domach z twoją mamą. Okej, okay, super. Chciałem jeszcze... Dzięki, że mi tak bardzo pomagasz. Ej, masz jeszcze czas się czymś zająć? Jasne. Warto sprawdzić, czy Underground bywa w budynkach, w których może być Nuform. Dałbyś radę zhakować wieże na słuchowe Oskorp, czy... Już. Tylko namierzanie chwilę potrwa. Jasne, jasne. Dzięki, stary. Rozprostuję kości i wyjdę. No, najwyższa pora. Uza to. Kiedy to się skończy, przysiądę do muzyki. No dobra. Mam trochę czasu, zanim Ganki namierzy Finn. Zajrzę do apki. Może ktoś mnie potrzebuje. Bierzemy wszystko, co na tej apce jest. Musimy to ukończyć. Wchodzimy do środka. Pójdę jako Miles. Dowiem się, co się dzieje w Beast. Hej, Ganki. Pogadam z Glorią o Fist. Jako ja, nie Spider-Man. Brak przykrywki najlepszą przykrywką. Dobre! No. Hej, dobre. Gloria. Co jest grane? Gloria? Czemu wszyscy wyszli? Pękła rura. Już posprzątaliśmy, ale miasto każe nam czekać na usunięcie awarii. Ta rura była naprawiana już 3 razy i dalej pęka.
Możecie wysłać ludzi do innych domów? Są przepełnione. Ci ludzie nie mają dokąd pójść. Staramy się dać ludziom jedzenie i ciepło, ale w taką pogodę... Będę mógł jakoś pomóc? W sumie to tak. Zajrzysz do ludzi mieszkających w parku? Nie zawsze chodzą z problemami do kierownictwa. No jasne. A później dalej odpoczywaj. Za dużo pracujesz. Tak, tak. Chyba mu wszyscy to mówią. Myślałem, że to za mną odkąd jestem Fist. Nie lubisz biwaków? Przytrzymam. Dzięki. Jestem Steph, dziewczyna Glory. Pomagam w Fist. A raczej dziewczyna. Tym, co z niego zostało. Tak. Gloria mówiła, że miasto wstrzymuje otwarcie. Są wyjątkowo uparci. Do tego pojawili się dosłownie godzinę po zalaniu i od razu zamknęli budynek. Ech, brzmi jak skończona foliara, co? Nie, to dziwne. Słuchaj, Miles, dzięki za pomoc. Proszę. Bardzo podejrzane. Zapłaci mi pani w naturze. Może to poprawię. Już ci pomagam. Hej, pomogę. Żarcie. Dzięki. Ciężkie żarcie. Nie chcę, żeby to wszystko przemokło. Zostawisz w śniegu, zrobi się że jeszcze ciężko. Mówić na siostrę. Nawet nie chcę wiedzieć, co za sobie jest z tym śniegu. Ostry dyfus grzybaczny. Złapałem gości, którzy sprawdzali teren. Przegoniłem ich, ale zaraz wrócili. A później wzięli i zniknęli tuż przed zalaniem. Dobra. Daj znać, jak znów przyda się pomoc. Aha, i uważaj z tym nożem. No, pewnie. Z tym nożem to na pewno. Co cię tu sprowadza? Mieszka tu moja bratanica. Chodzi do pytasz o zalanie, rury... No cześć. Witam. Przesłyszałem się, czy był tu jakiś inspektor? Tak. Jakiś miesiąc temu. Po tym, jak zamontowano nowy grzejnik. Powiedział, że wszystko jest w porządku. Ale chyba nie było. Tak. Powinien wychwycić coś takiego. Muszę lecieć. Nie zmarznij! Ty też. Mówi, tam jest ich dwóch. Nie mogę zmarnąć ciebie. Masz czas? Działam przy Speedno na gonie. Co tam? Jacyś goście sprawdzali teren Fist przed zalaniem. Miasto wtrąciło się podejrzanie szybko. Do tego na krótko przed pęknięciem rury inspektor twierdził, że instalacja jest w porządku. Myślisz, że to sabotaż? Na pewno. Muszę założyć kostium. No stąd przyszliśmy, to czemu stąd nie możemy wejść? Naprawdę nie rozumiem. Przebiorę się. Wchodzimy. Gloria mówiła, że miasto otworzy ośrodek po usunięciu awarii. Spróbuję to przyspieszyć. To wcale nie jest dziwne, że Spider-Man pojawia się zaraz po pytaniach Milesa. Wcale nie idzie się domyślić, kto jest Spider-Manem. Zapchane... O, śmieciami. Nic dziwnego, że rura pękła. Zebrałem śmieci, ale nadal nie ma wody. O, wiem jak to naprawić. Musisz znaleźć pompownię. Skąd to wiesz? W czwartej klasie miałem projekt oczyszczania rzek. Czyli rzeki są już czyste? No, na pewno czystsze. Ale nie kąp się w kacu. No dobra. Pędzimy. W ogóle Miles jak się zdziwił. Skąd to wiesz? Tylko ja jestem mądry, ty już nie. Skąd to wiesz? Coraz wyżej i u celu. Bum.
tak, stary. Nie? Wszystko. Wszystko. Musisz włączyć pompę. Gdzie jest pompa? Hej, pompa. Hej, specu od rzek. Ciśnienie jest za wysokie. Pewnie majstrowali przy zaworach. Musisz je na nowo postawić. Jeden po drugim. Słyszałeś ich? Ich szef chce rozrabiać w Harlemie. Narkotyki, haracze. Czy ludzie nie mogą wpadać tu po prostu na dobre żarcie albo do muzeum? A tak z innej beczki. Zacząłeś już Jane Eyre na zajęcia pani Maler? Ostatnio w ogóle nie zaglądałem do książek. Żałuj. Właśnie chwileczkę. Za... śmietnikiem. Super. Twój kostium powinien bronić cię przed wodą i wilgocią. A nie tylko przed uderzeniami Rhino. Mówiliśmy o zimowych lekturach. Żałuj, właśnie skończyłem scenę ślubu. Po prostu ciężko się oderwać. Czytasz to w tej... Czekaj, zaraz wracam. Szkole się są wszędzie. Przekleśle się uprawiam. Nie podoba mi się to! Powiecie, nie podoba mi rządzi? Nie? No trudno. Niemożliwe, że jednym uderzeniem nas zdjął. Zdjął nas jedynym uderzeniem. Ich szef chce rozrabiać w Harlemie. Narkotyki, haracze. Czy ludzie nie mogą wpadać tu po prostu na dobre żarcie albo do muzeum? A tak z innej beczki. Zacząłeś już Jane Eyre na zajęcia pani Maler? Chwileczkę. Za... śmietnikiem. Super. Zimno. Dobra, jeszcze dwa zawory. Jestem! Mówiliśmy o zimowych lekturach. A tak z innej beczki. Zacząłeś już Jane Eyre na zajęcia pani Maler? Ostatnio w ogóle nie czekaj. Zaraz wracam. Szkole się są wszędzie! Jeszcze się ustawi! Cześć! Hej, panowie! Powiecie mi, kto wami rządzi? Nie? Będzie wolno! Nic tu po tobie, Spider-Manie! To jest prywatne przedsięwzięcie! Wjeżdżaj co! Nie chcesz służyć naszego szefa! Raz go! A kto jest waszym szefem? Właśnie tak się płaci za wandalię! Zostawcie Harlem w spokoju, to ja zostawię was! Może! Zawsze można wziąć! Zapłacisz za to! Zobnąć się! Przyjmujecie zgody? Nie przyniesie ci wolę! Koniec. Pasywne czujniki. Teraz ciśnienie. Przecież masz super siłę, czemu aż tak cię to męczy? Mam dwa. Męczy. Jeszcze jeden i będę mógł włączyć wodę. Hej, sorry. Wróćmy do lektur. Żałuj. Właśnie skończyłem scenę ślubu. Po prostu ciężko się oderwać. Poczekaj, znalazłem zawór. Ten ma wskaźnik ciśnienia. Pewnie jest stary. O, kurwa. Muszę użyć sieci. I myślałem, że przeklę. W samym środku muszę zakleić pęknięcie siecią. Ciśnienie nadal jest za niskie. Na samym środku, dobra. Powinno działać. Muszę włączyć wodę w pompowni. Hej, Ganki, zadzwonisz do władz? Niech przyślą kogoś do północnego domu opieki i go otworzą. Już się robi. Jestem mistrzem udawania dorosłego, zupełnie poważnego obywatela. Koledzy znów dopisali. Muszę się ich pozbyć.
zginiecie! Jeszcze czego? O, Berger! Nie wiem, no mnie to na przykład nie ruszy. Chodź tu. Próbuj tego! Opa. Hej, udało mi się podsłuchać, że ich szef siedzi w tratwie. Okej. Może przynajmniej będziemy w stanie ukrócić jego kontakty z ludźmi na zewnątrz. Zobaczę, co da się zrobić. Muszę włączyć wodę. No, włączamy. Włączam wodę. Już. W samą porę. Drugi. Inspektor właśnie dotarł do pisku. Pewnie niedługo otworzą. Fajnie. Polecę tam. Upewnię się, że Glory niczego nie brakuje. Znam powody, dla których ten szef uwziął się na pisk. Po pierwsze, ośrodek stoi na bardzo cennym gruncie. Po drugie, schronisko dla bezdomnych obniża poziom przestępczości. A jak chce być szefem gangu, musi mieć ludzi, którym będzie szefować. Cześć. O, Spider-Man. Cześć. Zawsze miło widzieć jednego z was. A, tak, słuchaj, naprawiałem wodociągi i zauważyłem, że problemy miał też twój ośrodek. Już wszystko powinno być okej. Okay. To dzięki tobie? Właśnie był tu inspektor, już wszystko gra. Można już wrócić do środka. Spider-Manie, doskonałe wyczucie czasu. Nie wiem, jak długo byśmy jeszcze wytrzymali. Dziękuję. Hej, Gloria, tu Miles. Słyszałem, że znów się otworzyliście. Mieliśmy tu trochę pomocy. Od Spider-Mana. Dzięki, że wpadłeś. Ludzie w parku bardzo cię chwalili. Drobiazg. A teraz ciesz się przerwą świąteczną. Widzimy się, gdy zacznie się szkoła. Okej. Pa! Czyli ukończyliśmy to fajnie, na tym odcinku wystarczy. Trzymajcie się i do zobaczenia. Podobno wie, gdzie ci niedoszli władcy Harlemu mają swoją bazę. To świetnie! Gdzie ją znajdę? Pomaga w planowaniu Parady Trzech Króli. Napiszę przez apkę, jak tylko będzie wolna. W ogóle to już się poznaliście, przed wiecem. Artystka uliczna, używa migowego. A tak! Jest spoko! To czekam na wiadomość! Dobra, nara! Hej, wiem, gdzie jest Finn. Centrum Naukowe Oscorp.